Giovanni Guareschi Mały Światek, Don Camilla Przełożyły Barbara Sieroszewska oraz Magdalena Dudkiewicz-Litwiniuk Instytut Wydawniczy PAX Warszawa Jeśli spodobał Ci się mój kanał to zachęcam do subskrypcji mile są również widziane komentarze i łapki w górę Dziękuję Braciszek Stojąc u podnóża wału na dróżce, która się nań wspinała, pepony i jego kampania rozprawiali o perfidii Kleru w ogólności, a Don Camilla w szczególności. Kiedy niczym gołąbek w gnieździe jaszczębi, na drodze pojawił się ni stąd, ni zowąd braciszek zakonny. Braciszek był drobny, chudy, przez ramię miał przerzuconą sakwę. I kiedy się go tak widziało, jak drepcze przygarbiony i przychylony na bok pod ciężarem, zdawało się, że lada chwila się przewróci albo po prostu zniknie w swoim habicie jak w worku. Wędrował tak Bóg wie skąd grzbietem grobli. A kiedy dostrzegł grupkę Pepona i jego kompanów, sunął się w dół. Na kształt małej lawiny kości. Popatrzyli na niego ponuro przez dłuższą chwilę i dali mu się wygadać. Ale kiedy umilkł, Pepone odezwał się sarkastycznie. Gdybyście zamiast tak się zdzierać z chodzeniem, spróbowali się wziąć do jakiejś pożytecznej roboty, może lepiej byście mieli. Braciszek uśmiechnął się. My nie staramy się o to, żeby mieć lepiej, a nawet wolimy mieć gorzej. Wasza sprawa, odburknął Peponem. Braciszek był nieśmiały i pokorny. Nie, to nie jest nasza sprawa. Klasztor nie ma nic, a dzień w dzień wielu głodnych przychodzi zastukać do naszej furty. My prosimy ludzi o to, co mają w nadmiarze, żeby móc dać tym, co nie mają prawie nic i cierpią biedę. Pepone zaśmiał się drwiąco. Gdyby ci, co cierpią biedę, zamiast pukać do furt klasztornych, połączyli się i wygrzmocili kijami połbach tych, co się mają za dobrze, nastałby zaraz porządek. Trzeba ufać w opatrzność Bożą, szepnął braciszek. Gwałtem osiągnąć można tylko dalsze gwałty. Zła się złem nie uleczy. Aby osiągnąć dobro, trzeba dobro czynić. Pepone wybuchnął śmiechem. <śmiech> no tośmy się i dogadali. Do widzenia. Braciszek nie zniechęcał się tak łatwo. – Nie moglibyście mi dać choć najmniejszego datku? – Nie! – wrzasnął Peponę. Braciszek aż podskoczył. posperał w rękawie, wyciągnął mały kartonik i podał go Peponowi. – Zróbcie mi tę łaskę i weźcie przynajmniej obrazek – szepnął. – Nic mi po nim! – burknął Peponę. Braciszek zdawał się wcale nie dostrzegać obecności tamtych wszystkich. Miał oczy tylko dla Peppona. Powoli cofnął rękę trzymającą obrazek. Potem odwrócił się, mozolnie wdrapał się z powrotem na wał i ruszył w swoją drogę. Trzeba porozmieszczać we wsi napisy powiedział Peppone. Zabrania się żebraniny także mnichom i mniszkom. Słusznie, przetaknął chudy. Czas już wziąć się energicznie do rzeczy. Ci zakonnicy 95 pięciu na stu to szpicle Watykanu. Posiedzenie zostało rozwiązane i wszyscy rozeszli się do domów. Pepony wybrał drogę najdłuższą, wałem. Musiał pobyć trochę sam. Czuł, że inaczej nie zdoła strawić tego, co ma na wątrobie. Wszedł na wał, popatrzył w stronę Castelletto i dojrzał jeszcze braciszka oddalającego się szybkim krokiem. Do diabła z tobą i twoim świętym obrazkiem! mruknął do siebie. Wróciwszy do domu, ściągnął kurtkę, włożył kombinezon, poszedł do warsztatu i próbował zabrać się do roboty. Ale był jeszcze zbyt zdenerwowany, żeby z tej roboty mogło wyjść coś dobrego. Nałożył z powrotem kurtkę, wziął rower i pojechał się trochę przewieczyć. Kiedy znalazł się na grobli, od rzeki. Słała się już lekka mgiełka. Pepony zaczął pedałować co sił. Trzeba się było spieszyć, jeżeli chciał jeszcze zdążyć coś znaleźć. Pedałował wytrwale jakiś czas. W pobliżu miejsca, gdzie odchodziła droga do Piopety, natknął się na jakiegoś staruszka i stanął. Nie widzieliście zakonnika? Może i widziałem. Co to znaczy, może? Alboście widzieli, alboście nie widzieli. Jakiś kwadrans temu napotkałem przy starej śludzie taki tobołek łachów, co mi wyglądał na zakonnika. Alem dobrze nie widział, co tam było w środku. Pepone ruszył dalej. Minął starą śluzę. Ujechał jeszcze ze dwa kilometry, a potem zawrócił. Bo nawet gdyby ten cholerny braciszek miał nogi do Petri, nie zdążyłby zajść tak daleko. Na pewno skręcił zaraz za starą śluzą. Pepone puścił się tym nowym śladem, ale nie znalec nawet cienia braciszka. A tymczasem mgła była coraz gęstsza. Wracając w stronę śluzy, już w pobliżu grobli dostrzegł polną dróżkę wiodącą do Toricelli. Dureń ze mnie, mruknął. Przecież jest klasztor między Toricellą a Gabiolo. Żeby też o tym nie pomyśleć. Pocił się tak, jak tylko on jeden umiał się pocić. Dróżka była bardzo paskudna. A mgła gęstniała z każdą chwilą bardziej. Ale teraz Pepone puścił już na wiatr swoje konie i nikt nie zdołałby go powstrzymać. Nagle dostrzegł we mgle coś ciemnego na brzegu rowu. Zahamował. Tak, to był tobołek łachów, wyglądający na zakonnika. Braciszek, który odpoczywał na krawędzi rowu, podniósł się i patrzył oszołomiony na tego ogromnego draba. Poznał go. Zabłądziłem we mgle, muruknął Pepone. Nie wiecie, czy dobrze jadę do Gabiolo? Tak, odpowiedział zakonnik. Ja właśnie wracam do klasztoru, który jest o dwa kilometry od Gabiolo. Pepone milczał chwilę niepewnie, potem zebrał w garść odwagę. Wsiadajcie, podwiozę was na ramię do klasztoru. Braciszek uśmiechnął się. Dziękuję, bracie. My wolimy mieć zawsze gorzej niż lepiej. Ruszył z sakwą na plecach, a Pepone siadł z roweru i szekł obok. Mgła stała się już bardzo gęsta. I było tak, jakby oni dwaj znajdowali się o milion kilometrów od reszty świata. Nagle Pepone zatrzymał się i braciszek także się zatrzymał. „Dla waszych biednych” mruknął Peponę, podając zakonnikowi banknot pięćset lirowy. Braciszek spoglądał oszołomiony na to zwaliste chłopisko, i nie mógł się zdecydować na wyciągnięcie ręki. Bóg wam to policzy, szepnął wręczcie i schowawszy banknot ruszył naprzód. Ale Pepone stał w miejscu. Więc braciszek obejrzał się i spytał: O co chodzi? Obrazek? powiedział Pepone. Braciszek sięgnął do rękawa. Wyłonił stamtąd obrazek i podał go Pepponowi, który wetknął kartonik do kieszeni. Dobranoc! mruknął Peppone. Zrobił w tył wzrok i wskoczył na rower. Braciszek spoglądał za nim, dopóki nie zniknął we mgle. Był zdezorientowany. Czyż ten człowiek nie mówił, że jedzie do Gabiolo? Czemu więc zawrócił teraz w przeciwną stronę? Był to prostoduszny braciszek. Jeżeli czegoś nie rozumiał, to nie upierał się, że musi to za wszelką cenę zrozumieć. Wzruszył ramionami i poszedł swoją drogą. Ale czuł jakąś wielką słodycz i ciepło w sercu, więc zniósł oczy ku niebu i szepnął. To musi być coś bardzo pięknego. Dziękuję Ci za to, Jezu. Pepone pędził przez mgłę całą parą. Dojechawszy do grobli przy starej śluzie, zatrzymał rower. Wyciągnął obrazek z kieszeni i schował go do portfela, wsuwając w legitymację partyjną. Przypomniał mu się braciszek, pozostawiony na pustej polnej drodze i wyobraził go sobie, jak stoi nad brzegiem rowu i przemawia do ptaków, których całe setki wyłaniają się z mgły i siadają na rękach i ramionach świergocząc. Sierniowieczna ciemnota, mruknął do siebie peppone, pedałując znowu zaciekle. Jesteśmy przesiągnięci średniowieczną ciemnotą. Musimy czuwać nad sobą. Postawił sam siebie na straży przeciwko swoim głupim sentymentom. Gotów w każdej chwili uderzyć na alarm. Ale po cichu myślał nadal o braciszku stojącym na brzegu rowu i gawędzącym z wróblami i innymi ptaszętami. Mur Ludzie nazywali to miejsce ogrodem manaski. Ale było to po prostu półtora tysiąca metrów kwadratowych nieużytków, gdzie pokrzywy wyrastały wielkie jak to pole, a wszystko to otaczał wysoki na 3 metry gruby mur. Zapomniany, opuszczony prostokąt gruntu, pięćdziesiąt metrów frontu przyległego do placu i trzydzieści na wysadzoną drzewami ulicę wychodzącą z tegoż placu. Piękne położenie, narożne, jedyna niezabudowana parcela przy placu. Starego Manaskę milion razy namawiano na sprzedaż. Proponowano mu wory pieniędzy, ale stary uparciuch nie chciał ustąpić. Od niepamiętnych lat posiadał tę parcelę, zapuszczoną jak jej właściciel. W końcu jednak zmarło się staremu i parcela przeszła w posiadanie młodego manaski. Razem z ogromnym stosem tysiąc lirowych banknotów. I kawałkami ziemi rozrzuconymi tu i ówdzie po tej i po tamtej stronie rzeki. Młody Manaska uważał, że to grzech pozostawić taki kawałek ziemi bezużytecznie. I wreszcie, powziąwszy decyzję, udał się z tą sprawą do Wójta. Tutaj ludzie zdychają z głodu, bo nie ma dla nich pracy, powiedział Manaska który lubił rąbać prawdę w oczy. Ale wy, ploretariat z czerwonymi chustkami, jesteście taki cholerny naród, że to wprost grzech dawać wam robotę. Na pewno nie takie ścierba jak wy, bogacze, odparł spokojnie Pepony. Najlepszego z was warto by jeszcze powiesić na flakach tego najgorszego. Pepone i Manaska bijali się dzień w dzień do dwudziestego roku życia, od kiedy mieli trzy lata. Stanowili parę przyjaciół, rozumiejących jeden drugiego po prostu w lot. Pepone spytał, do czego Manaska zmierza. Jeżeli mi zaręczysz, że potem nie zwalisz mi na głowę, Waszych związków zawodowych, Izby Pracy, partii, wicepartii, ofiar ruchu oporu, sprawiedliwości społecznej, słusznych żądań, nowych oszacowań, strajków protestacyjnych, ani nic innego z tego waszego kramu, to za tydzień mogę mieć pracę dla połowy wsi. Peponę ujął się pięściami pod boki. Cóż ty sobie myślisz? że ja ci będę pomagał wyciskać krew z robotników? Kto ich zmusi, żeby harowali za kawałek polęty i za kopniaka w tyłek? Nie mam zamiaru z nikogo krwi wyciskać. Będę wypłacał uczciwe stawki. Pokryję należne koszta i tobie dołożę gąsiorek wina. A ty za to musisz mi zaręczyć, że te łapserdaki... Nie cisną nic stąd, nic owej roboty w samym środku i nie zaczną próbować szantażu. To będzie duże przedsięwzięcie. I jeżeli wszystko nie będzie grało jak należy, będę zrujnowany. Peponę zaproponował, żeby Manaska wyłożył karty na stół. Zbuduje na terenie ogrodu czteropiętrowy dom. Palazzo, jak w mieście, z portykiem 30-metrowym od placu i 20-metrowym od ulicy. Sklepy, kawiarnia, restauracja z hotelikiem, garaż, usługi i tak dalej. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, garaż ze stacją benzynową mogę oddać Tobie. Bo choć Ciebie cholerna zgaga, ale jak chcesz to potrafisz wszystko trzymać w garści, żeby grało. Jak się za to weźmiemy, to nasz rynek rozrośnie się drugie tyle, i z tutejszych nieokrzesanych ćwoków zrobimy prawdziwych obywateli. Pepon nigdy w życiu nie widział Nowego Jorku, Paryża ani Londynu, ale pomyślał, że główny plac ich wsi powinien po tym wszystkim stać się czymś, co będzie przypominało nowy Jork, Paryż i Londyn. Widział już swój warsztat z czerwono-żółtą pompą benzynową i kompresorem do pompowania opon. Przydałby się jeszcze taki hydrauliczny interes do podnoszenia wozów, bąknął. Będzie i to i wszystko co zeszesz, powiedział Manaska, ale musisz dotrzymać warunku. A jeżeli nie wybiorą mnie wójtem na nowo? zapytał z niepokojem Peppone. To jeszcze lepiej, bo nowy wójt będzie się bał ciebie i twojej bandy, a ty teraz nie boisz się ani wójta ani jego bandy. Pepony walną pięścią w stół. Zrobione! Pierwszego, który zacznie rozrabiać, zatłukę. Tu chodzi o przyszłość wsi i kto nie będzie pracował jak należy, oberwie. Powiedz tylko, czego potrzebujesz, a znajdę ci ludzi, samych najlepszych. Mówmy otwarcie, rzekł Manaska. Ma być sprawiedliwie, nie żeby pracę dostali tylko ludzie z twojej cholernej partii. Potrzebuję ludzi, którzy potrafią pracować i mają chęć pracować. Głód jest dla wszystkich jednaki, zauważył setencjonalnie Peppone. Tegoż wieczora Peppone z należnym namaszczeniem. Zakomunikował nowinę swemu sztabowi głównemu. Powiedzcie ludziom, zakończył, że podczas kiedy inni popróżnicy gadają, my stwarzamy fakty. Budujemy drapacze chmur. Tydzień później brygada rozbiórkowa przystąpiła do burzenia muru. Ale tu z miejsca zaczęły się kłopoty. Mur był sklecony byle jak z kamieni gruzu i gliny. Miał już chyba ze 300 lat. Był zwietrzały i zmuszały. Można go było zwalić bez trudu. Ale było coś, o czym wprawdzie wszyscy wiedzieli, nikt jednak nie pomyślał o tym zawczasu. Od strony ulicy, o jaki metr od narożnika, była Madonnina. Głęboka nisza w murze osłonięta zardzewiałą kratą mieściła w sobie bardzo stare malowidło ścienne. Wizerunek Matki Boskiej. Malowidło bez żadnej wartości artystycznej. Ot, taka sobie Madonna, prymitywnie namalowana przez jakiegoś biednego malarzynę. Ale liczyła sobie co najmniej 200, a może i 300 lat. Wszyscy ją znali. Wszyscy ją pozdrawiali. Każdy od czasu do czasu... Wtykał kwiatek w puszkę po konserwach stojącą na drewnianej półeczce. Przy rozbiórce muru Madonna musiałaby zmienić się w kupę gruzu. Manaska sprowadził z miasta specjalistę, z tych, co to potrafią bez uszkodzenia zdejmować z muru ścienne malowidła. Specjalista popatrzył. Zbadał rzecz dokładnie i orzekł, że tutaj nic się nie da zrobić. Niech się tylko tknie to malowidło, wszystko rozsypie się w proch, zakończył. Tymczasem rozbiórka muru szybko posuwała się naprzód i kiedy robotnicy z jednej i z drugiej strony doszli już na odległość paru metrów od rogu, przerwali pracę. Przyszedł Peponę. Popatrzył na Madoninę, uczepioną ogryzka muru i początną głową. Bzdury powiedział. Tutaj nie wchodzi w grę religia. To zwykłe zabobony. Nikomu się tu nie chce uchybiać, więc jakże? Dlatego, że obrazu nie da się ocalić, mamy zrezygnować z budowy, która mnóstwu ludzi da chleb. I przyniesie naszej wsi tyle użyteczności publicznej, ludzie z brygady rozbiórkowej, twardzi ludzie, którzy nawet rodzonego ojca byliby gotowi rozebrać na kawałki, stali przed tym ostatnim kikutem muru w milczeniu. Bago, brygadzista, wypluł niedopałek, który żył od dawna w zębach. I potrząsnął zdecydowanie głową. Nie zwalę tego, choćby mi sam papież kazał, oświadczył. Wszyscy inni najwidoczniej byli tego samego zdania. Nikt nie mówi, żeby ją wyrzucić, krzyczał Peppone. Wszystko rozumiem. Sentymentalizm, tradycjonalizm i tak dalej. Tu tylko jedno jest do zrobienia. Rozebrać jeszcze tyle muru, ile się da, restę podeprzeć, ująć w klamry i przenieść razem z kawałkiem muru w inne miejsce. Do licha, w Rosji przenosi się piętnastopiętrowe budynki z jednej ulicy na drugą. Wiadomo, że jesteśmy zacofani, ale przecież taką rzecz powinniśmy umieć zrobić. Bago wzruszył ramionami. W Rosji przenoszą pałace, ale nie madonny, odburknął. Ostry zbadał problem z bliska i rozłożył bezradnie ręce. W niszy jest pęknięcie. To cud, że cały kram jeszcze dotąd się nie zawalił. Ten mur jest ulepiony z kamieni i błota. Jak to spróbujemy wziąć w klamry. W rękach zostanie nam garść łupin. Pepone długo miotał się koło muru, tam i z powrotem, a pół wsi stała dokoła, przypatrując się widowisku. Chciałbym usłyszeć, co wy o tym myślicie, huknął nagle Pepone. Wiecie o co tu chodzi? Czy mamy całą robotę rzucić? Wyksztuście coś wreszcie, niech was diabli. Ludzie nie mieli na to odpowiedzi. Jeden tylko proboszcz może to rozsądzić, doszli wreszcie do wniosku. Pepony wściekłym ruchem wcisnął sobie na głowę kapelusz. No dobrze, tu chodzi o interesy wsi, więc trudno. Przemuszmy się i idźmy do mości proboszcza. Mości probosz był właśnie w warzywniku, zajęty flancowaniem. Pepone i wszyscy inni zatrzymali się przed żywopłotem. Kiedy Manaska wytłumaczył sprawę, Pepone zapytał. – Więc co mamy robić? Don Camillo długo sprawę rozważał. Kazał sobie wciąż coś od nowa tłumaczyć. W gruncie rzeczy wiedział wszystko doskonale, chciał tylko zyskać na czasie. Dziś za późno, oświadczył w końcu. Jutro rano zdecydujemy. W mieście widziałem co najmniej z dziesięć kościołów, z których zdjęto święcenia. I teraz jest tam skład węgla, czy jaki bądź warsztat, powiedział Pepone. Jeżeli można tak zrobić z kościołem. To czemu miałby być tyle trudności z obrazkiem wymalowanym na murze? Skoroście tu wszyscy z tym przyszli, to widać jednak, jakieś trudności są, odparł don Camillo. Tej nocy don Camillo długo nie mógł zasnąć. Ta sprawa nie dawała mu spokoju. Ale nazajutrz rano, kiedy przyszedł pepone z całą brygadą murarzy, don Camillo miał już odpowiedź gotową. Jeżeli w sumieniu swoim macie pewność, że nie da się tego obrazu uratować, rozbijajcie mur. To się robi dla dobra ogółu. Na pewno taka ubożuchna stara Madonnina, wymalowana na spękanym murze, nie będzie stawała w poprzek drogi postępu i nie zechce pozbawiać chleba ludzi, którzy cierpią głód. Bóg z wami, tylko starajcie się to zrobić ostrożnie. – Dobra – rzekł Pepone i dotknąwszy ręką kapelusza, ruszył w stronę placu. Stanąwszy przed Madoniną, Pepone zwrócił się do Bago. – Bierz się do roboty – rozkazał Pepone. – Słyszałeś sam. – Nikt tu nie chce nikomu uchybić. Bago przesunął daszek czapki na bok, splunął w ręce i ujął, ki ujął kilof. Uniósł go w górę. Chwilę stał tak z Kilofem zawieszonym wysoko w powietrzu i potem go opuścił. Nie! Mruknął. Pepone zaczął krzyczeć, ale nikt z brygady nie zgadzał się zadać tego ostatecznego ciosu. Więc Pepone wyrwał Kilof z rąk jakiegoś młodzieniaszka i przystąpił do resztki muru. Podniósł Kilof. I zobaczył patrzące na niego z zakraty oczy Madonniny. Rzucił kilow. Cholerny świat ryknął. Czy to właśnie wójt musi robić? Cóż wójt ma do roboty z Madonninami? Od czego jest we wsi ksiądz? Niechże przyjdzie i zrobi co trzeba. Każdy w swoim fachu. Pepony popędził z powrotem na plebanie wściekły. No i co? Zapytał Don Camillo. Zrobione? Figę dam zrobione, wrzasnął Pepony. Nie da się. Nie da się? A dlaczego? Bo Madonny i Święci to księdza Kramik, nie mój. Ja tam nigdy księdza nie prosiłem, żeby rozbijał kilofem po piersie Stalina. Ależ poproś tylko, chętnie przyjdę i pomogę, wykrzyknął Don Camillo. Peponę zacisną pięści. Ksiądz zrobi jak zechce. Ale nie ksiądz pamięta, że dopóki madonna tam jest, robota nie ruszy z miejsca, a na księdza sumienia spadnie odpowiedzialność za zmarnowany czas, za bezrobocie i tak dalej. Ja jestem wójtem, nie jestem niszczycielem Madon. Wygodnie byłoby potem mówić, że my, świętokracy, rozbijamy kilofami świętych. Dobrze, rzekł Don Camillo. Ja to omówię z panem Wójtem, a wy na razie odejdźcie. Zostawszy na plebanii sami, we dwóch przez długą chwilę milczeli. Wreszcie milczenie przerwał don Kamilla. Pepone, niech się dzieje co chce, ja jej nie rozbiję. Ani ja! krzyknął Pepone. Jeżeli nie ma odwagi ksiądz, specjalista od świętych. To nie jest kwestia odwagi czy strachu, przerwał mu Don Camillo. To jest tak, jak z tym aniołem na wieży, który od pięciuset czy sześciuset lat czuwa nad naszą wsią. Oczy tej madonniny spoglądały na naszych wszystkich zmarłych. Przed ten obraz, od dwustu a może trzystu lat, przynosili ludzie swoje rozpacze i nadzieje, swoje zmartwienia i radości. Pepone, pamiętasz jak w osiemnastym roku wróciliśmy z wojny? Kwiaty były moje, ale menażka twoja. Pepone warknął. Don Camillo potarł wielką brodą pod bródek, zarzucił płaszcz, włożył kapelusz. Po chwili stanęli przed Madoniną, a pół wsi stało także i patrzyło. Był tam również ktoś nietutejszy, młody człowiek, który przyjechał samochodem i który, sądząc po sposobie, w jaki Pepone podbiegł go przywitać, musiał być jakąś grubą rybą z miasta. Młodzieniec wystąpił naprzód i spojrzał na Madoninę. – Cóż – powiedział głośno – skoro tak się rzeczy mają, jakieś ci mi powiedzieli, skoro nawet proboszcz jest zdania że nie można zrezygnować z czegoś, co ma być dla miejscowych robotników tak wielkim dobrodziejstwem, mogę zrobić to, na co przez mieszczański sentymentalizm nikt z was nie może się zdobyć. Wziął kilof i zrobił krok w stronę muru. Ale Don Camillo chwycił go za ramię i odciągnął w tył. Nie potrzeba, rzekł twardo. Zapadło głębokie milczenie. Wszyscy wpatrywali się w resztkę muru, jakby na coś czekając. I oto mur jak gdyby zadrżał. Powoli otwiera się w nim szczelina. Mur nie przewrócił się, on się po prostu rozsypał. Zmienił w niewielki stos kamieni i gruzu. A na jego szczycie, uwolniona od zardzewiałej kraty, i od wiecznego mroku niszy leżała Madonnina, nietknięta, bez jednego bodaj pęknięcia. Liczyła dwa czy trzy stulecia, a wyglądała świeżo, jakby ją namalowano przed dwoma dniami. Wróci na swoje miejsce w nowym murze, powiedział Manaska, przyjęte przez aklamację wykrzyknął Peppone i pomyślał o swojej starej menażce z kwiatami Don Camilla Na tym kończymy lekturę Małego świadka Don Camilla Giovanniego Głareski. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się znowu z Don Camillem i Pepponem w kolejnych odcinkach książek Giovanniego Głareski. Dziękuję za uwagę i za polubienia.